Witam Państwa, w tej lekcji zajmiemy się serwisami pogodowymi. Pewnie każdy z Państwa ma swój ulubiony serwis pogodowy, którym sprawdza pogodę na dzień następny. Ja tutaj wybrałem kilka adresów, którymi zajmiemy się w trakcie tej lekcji. Zaczynamy od popularnych adresów takich jak Pogoda w Onecie, Pogoda w Wirtualnej Polsce, czy też Pogoda w portalu Interia. Te serwisy są ogólnie znane. Zwrócę także uwagę na mniej znane adresy takie jak meteogroup.pl i ewentualnie imgw.pl. Zajmiemy się także sprawdzeniem danych historycznych, czyli jaka pogoda była kilka lat temu w określonym obszarze. Jakie będzie nasze pierwsze zadanie? Załóżmy, że pracujemy w biurze podróży, mamy dwójkę turystów, którzy wylatują jutro na tunezyjską wyspę Djerba. No i w związku z tym mają pytanie, jaka będzie pogoda 8 listopada na Djerbie i czy mają zabrać coś cieplejszego, czy kożuch się przyda, czy może wystarczy krótki rękawek, ewentualnie kurtka. Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w tej części lekcji. Aby odpowiedzieć turystom na zadane pytanie, przechodzimy do pierwszego serwisu pogoda.onet.pl i w kilku krokach pokażę Państwu, jak sprawdzić prognozę na najbliższe dni. W kroku pierwszym klikamy kartę świat na samej górze. W dalszej kolejności przewijamy ekran w dół. Moglibyśmy tutaj wpisać nazwę miasta, które chcemy wyszukać, ale zakładamy, że nie wiemy, jaka jest pisownia tej tunezyjskiej wyspy Djerby. Przewijamy ekran jeszcze niżej i zaznaczamy kraje. Znowu przewijamy ekran w dół, została wczytana lista dostępnych lokalizacji, szukamy Tunezji. Gdyby na tej stronie było więcej informacji, możemy posłużyć się skrótem klawiszowym Ctrl+F, który umożliwia wyszukanie określonej informacji na stronie. Wpiszmy na przykład Tunezja i naciśnijmy Enter. Komputer podświetla słowo, które mieliśmy wyszukać. Teraz wystarczy kliknąć na Tunezja, znowu przewinąć stronę w dół i jak widać odnośnie Tunezji mamy 6 lokalizacji, przy czym ta, która nas interesuje, jest tu. Djerba, klikamy, strona została wczytana, znowu przewijamy ją w dół i widzimy aktualną prognozę na teraz od godziny 12 do 18, 19 stopni, ciśnienie wiatr. My przebijamy ekran w dół i prognoza na niedzielę 23 stopnie, najzimniej 15 stopni, to będzie temperatura podana wieczorem, w poniedziałek 21 stopni, wieczorem 16, wtorek 20. No i takie informacje możemy przekazać turystom. Jeszcze niżej znajduje się rozpiska względem godzin między godziną 18 i 24, 17 stopni będzie, poniedziałek, tutaj informacje w niedzielę, od godziny 6 do 12 na przykład 16 stopni. Następnym serwisem, który omówimy, to będzie pogoda.interia.pl. Przechodzimy pod ten adres i tak samo jak poprzednio klikamy kartę świat. Czyta się podstrona, przewijamy ją w dół i tu macie Państwo katalog, w którym wyszczególniono miasta. Nas interesują kraje, więc wybieramy z listy rozwijalnej Tunezję. Żeby przyspieszyć wybór odpowiedniego państwa, możemy nacisnąć w tym momencie z klawiatury literkę T, podświetla się Tadżykistan, jeszcze raz naciskamy T i jeszcze raz, aż pojawi się Tunezja. Teraz wystarczy wskazać myszką Tunezję albo nacisnąć klawisz Enter. Znowu wczyta się odpowiednia podstrona, przewijamy ją w dół i odnośnie Tunezji 3 lokalizacje. Widzicie Państwo Djerba, tym razem pisana przez G. Klikamy i prognoza na teraz, sobota od godziny 12 do 18, temperatura od 17 do 22 stopni, przy czym 18 stopni to jest temperatura odczuwalna. Przewijamy ekran w dół i odpowiadamy na pytania klientów. No, pytanie było, czy zabrać coś ciepłego. Klienci muszą odpowiedzieć sobie na to sami. My tylko podajemy, że temperatura, powiedzmy, w godzinach południowych, popołudniowych, to będzie od 18 do 25 stopni. Będzie lekki wiatr, temperatura odczuwalna 20 stopni. No i wieczorem od 16 do 21 stopni, temperatura odczuwalna 17, więc myślę, że futro nie będzie potrzebne.
Sprawdźmy, jak pogoda ma się w serwisie WP. Przechodzimy pod adres pogoda.wp.pl, następnie identycznie jak poprzednio klikamy kartę świat, czekamy aż strona się załaduje i tu widzicie Państwo kulę ziemską, którą musimy trafić, odpowiednią lokalizację odszukać. Jeśli ktoś z tym ma problemy, to możemy kliknąć na dole kontynenty i wybrać Afrykę. W dalszej kolejności szukamy Tunezji i widzimy, że pogoda w Tunezji jest pokazywana tylko dla Tunisu, co nas nie interesuje. W takim razie w przypadku Dżerby ten serwis nie będzie nam pomocny. Tym razem sprawdzimy, jaka jest średnia temperatura na Dżerbie w listopadzie. Przechodzimy pod adres wonderground.com, następnie wpisujemy Dżerba i naciskamy Enter, oczywiście uprzednio upewniając się, czy jest wybrane Weather Conditions, czyli warunki pogodowe. Go! Komputer wczyta aktualną prognozę pogody, czy też aktualną temperaturę, jaka jest na Dżerbie. Sprzed 25 minut mamy informację 19 stopni, ale interesuje nas pogoda w listopadzie. Przewijamy ekran w dół, aż dojdziemy do takiej zakładki Szczegółowa historia i klimat. Wybieramy rok 2008, żeby zobaczyć, jaka była pogoda w listopadzie 2008 roku. Naciskamy przycisk View. Komputer wczytuje dane historyczne i takie małe podsumowanie. Dzienna temperatura średnia 18 stopni, temperatura maksymalna tyle wynosiła, temperatura minimalna. Jeżeli klikniemy kartę monthly, to pojawia się podsumowanie miesięczne. Średnia temperatura, tu AVG to jest średni, 18 stopni. Minimalna 15, maksymalna 21. Możemy przewinąć ekran w dół i tu rozpisane to, co widzieliśmy powyżej, jak wyglądał dzień słoneczny czy też deszczowy przy określonej dacie. Przewijamy ekran jeszcze w dół i na samym dole pojawia się tabela, z której będziemy mogli pobrać dane, na przykład do wygenerowania wykresu. Tutaj konkretny dzień 1 listopada, średnia temperatura 21 stopni, 2 listopada 23. Upewniamy się, czy zaznaczoną mamy kartę dzienną temperaturę. Przewijamy ekran w dół i tu konkretne godziny, na przykład o godzinie, teraz mamy w momencie, gdy przygotowuję tę prezentację, 12:28. W takim razie przewijamy ekran w dół, szukamy godziny 12, na przykład 30 i o godzinie 12:30 temperatura wynosiła na Dżerbie 21 stopni. Jeżeli chcielibyśmy zmienić miesiąc, to przechodzimy do góry, następnie wybieramy miesiąc, zobaczmy grudzień, jak wygląda temperatura w grudniu, naciskamy View i średnia temperatura 7 grudnia to 10 stopni. Jeżeli przewiniemy ekran w dół, to możemy sprawdzić godzinę 12:30, a tutaj temperatura wynosiła 18 stopni, czyli troszeczkę chłodniej niż poprzednio. Spróbujmy w takim razie przygotować wykres średnich temperatur dla wyspy Dżerba, jakie miały miejsce w listopadzie. W takim razie upewniamy się, czy data jest poprawna, listopad, tutaj 7 listopada 2008 roku. Klikamy na karcie monthly, miesięczne podsumowanie. Następnie przewijamy ekran w dół, aż dotrzemy do tabeli, w której pokazano listopad, 1 listopada, temperatura najwyższa 25, średnia 21, najniższa 16 i tak dalej do końca miesiąca.